Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Harlana Cobena zatytułowanej Krótka Piłka. Przełożył Zbigniew A Królicki. Czyta Andrzej Hausner. Rozdział pierwszy. Cesar Romero, powiedział Myron. Chyba żartujesz? Wayne spojrzał na przyjaciela. Zaczynam od najłatwiejszego. Na korcie zawodnicy właśnie zmieniali boiska. Klient Myrona, Duane Richwood. Roznosił na strzępy uważanego za piętnastą rakietę na świecie Iwana Coś tamowa, prowadząc 5-0 w trzecim secie po wygraniu dwóch pierwszych 6-0 i 6-2. Wspaniały debiut w turnieju US Open dla początkującego 21-letniego zawodnika, który dosłownie wystartował z nowojorskiej ulicy. Cesar Romero, powtórzył Majron. Chyba, że nie wiesz. Win westchnął. Joker. Frank Gorshin. Człowiek zagadka? 90-sekundowa przerwa na reklamy. Myron i Wynn byli zajęci pasjonującą grą w 100 pytań, której tematem byli przestępcy występujący w Batmanie, w tym prawdziwym telewizyjnym Batmanie. Tym, w którym występował Adam West, Bert Ward oraz cała reszta. Kto grał drugiego? Zapytał Myron. Drugiego człowieka zagadkę? Myron kiwnął głową. Z drugiej strony kortu, Dwayne Richwood. Posłał im łobuzerski uśmiech. Miał na nosie modne okulary przeciwsłoneczne w jaskrawo-zielonych oprawkach. Najnowszy model firmy Ray-Ban. nigdy się z nimi nie rozstawał. Stały się nie tylko jego znakiem rozpoznawczym, ale i stylem bycia. Firma Ray-Ban była zadowolona. Myron i Win siedzieli w jednej z lóż zarezerwowanych dla znakomitości i członków świt-zawodników. Podczas większości meczów. Wszystkie miejsca w lożach były zajęte. Kiedy poprzedniego wieczoru grał Agassi, loża pękała w szwach od jego krewnych, przyjaciół, pieczeniarzy, panienek, gwiazdek filmowych o politycznie poprawnym pochodzeniu i ekstrawaganckich fryzurach, jak na imprezie po koncercie zespołu Erosmith. Grę DeWayna obserwowały z loży tylko trzy osoby. Myron, który był jego agentem. Win będący doradcą finansowym oraz trener, Henry Hobman. Wanda, miłość życia Dewayna, za bardzo się denerwowała i wolała zostać w domu. John Estyn, odparł Wynn. Myron kiwnął głową. A Shelly Winters? Ma Peaker? Milton Bell. Louis Bess? Liberaci. Wielki Chandler. I? Wynn zrobił zdumioną minę. I co? Jakiego jeszcze przestępcę grał Liberaci? O czym ty mówisz? Liberaci pojawił się tylko w tym jednym odcinku. Myron oparł się wygodnie i rzekł z uśmiechem: Jesteś pewien? Siedząc na krześle, obok sędziego, De z zadowoloną miną ściskał butelkę wody Ewian. Trzymał ją tak, żeby kamery telewizyjne zarejestrowały nazwę sponsora. Sprytny dzieciak. Wiedział, jak sprawić przyjemność sponsorom. Dzięki Majronowi De Wayne niedawno zawarł umowę z potentatem na rynku wód mineralnych. Podczas turnieju US Open będzie pił wodę z firmowych butelek Elian. W zamian firma zapłaci mu 10 kawałków. Tyle za wodę. Myron jeszcze negocjował kontrakt na napoje odświeżające z Pepsi i na elektrolity z Gatorade. Ach, tenis to cudowny sport. Liberacci pojawił się tylko w jednym odcinku, oznajmił Win. Czy to twoja ostateczna odpowiedź? Tak, Liberacci pojawił się tylko w tym jednym odcinku. Henry Hubman... Nadal patrzył na kort, wodząc wzrokiem tam i z powrotem w głębokim skupieniu. Szkoda, że nikt akurat nie grał. Henry, a ty jak uważasz? Trener ich zignorował. Nic nowego. Liberaci pojawił się tylko w tym jednym odcinku, powtórzył Wyn, zadzierając nosa. Myron wydał dźwięk imitujący elektroniczny brzęczyk. Przykro mi, ale to nieprawidłowa odpowiedź. Co mamy dla naszego zawodnika? Don. No cóż, majronie, Windsor otrzymuje planszową wersję naszego teleturnieju oraz roczny zapas pasty Turtle Wax. Dziękujemy za udział w naszej grze. Wyn nie poddawał się. Liberaci pojawił się tylko w tym jednym odcinku. Czy to twoja nowa mantra? Jeśli nie udowodnisz, że się mylę. Win, czyli Windsor Horn Lockwood III, splótł palce ze starannie wymanikurowanymi paznokciami. Często to robił. Splatanie palców do niego pasowało. Wygląd również pasował do jego nazwiska. Wzorcowy łosp. Wprost emanował arogancją, elitaryzmem, wzmiankami w rubrykach towarzyskich, debiutantkami w sweterkach z monogramami, naszejnikami z pereł oraz takimi imionami jak Babs, wytrawnymi Martini w klubach. Oraz startami forsy, z tymi swoimi blond włosami, chłopięcą buzią patrycjusza, białą jak lilia cerą i snobistycznym akcentem z Exeter. Tylko, że w przypadku Wina, jakiś defekt chromosomów przetrwał wiele starannie dobranych genetycznie pokoleń. Pod pewnymi względami, Win był dokładnie tym, na kogo wyglądał. Jednak pod wieloma innymi i czasem przerażającymi, był kimś zupełnie innym. Czekam, przypomniał. Pamiętasz, że liberaci grał wielkiego Czandela? zapytał Myron. — Oczywiście. Jednak zapomniałeś, że liberaci grał także jego złego brata bliźniaka, Harego, w tym samym odcinku. Wyn skrzywił się. Chyba żartujesz. Co takiego? To się nie liczy. Źli bliźniacy. A gdzie masz przepis, który o tym mówi? Wyn z uporem wysunął szczękę. Wilgotność powietrza była tak duża, że wydawało się lepić do ciała szczególnie na osłoniętym od wiatru stadionie w dzielnicy Flushing Meadows. Stadion, nazwany nie wiedzieć czemu imieniem Louisa Armstronga, był właściwie jedną wielką tablicą reklamową, pośrodku której przypadkiem znalazł się kort tenisowy. Znak IBM wisiał nad prędkościomierzem mierzącym serw każdego zawodnika. Zegary Citizena podawały czas rzeczywisty oraz względny czas trwania meczu. Na obu końcach boiska reklamowała się wiza. Znaki firmowe Riboka, Infinity, Fujifilm i Clayroll naklejono na każdym skrawku wolnej przestrzeni, tak samo jak logo Heinekena. Piwo Heineken, jedyne sprzedawane podczas US Open. Tłumnie zgromadzeni widzowie tworzyli barwną mieszaninę. Na samym dole, na najlepszych miejscach, siedzieli ci, którzy mieli pieniądze. Jednak nawet ich ubiór cechowała całkowita swoboda. Jedni nosili garnitury i krawaty. Jak Wayne, inni nieco swobodniejsze stroje rozpowszechnione w republikach bananowych, jeszcze inni dżinsy lub szorty. Majronowi najbardziej podobali się ci, którzy przyszli w strojach do tenisa: koszulkach, szortach, podkolanówkach, tenisówkach, blezerkach, opaskach na głowach i z rakietami do tenisa. Z rakietami, jakby mieli zamiar zagrać. Jakby sam pras Steffi lub ktoś inny miał nagle wskazać palcem na trybunę i powiedzieć Hej, ty z rakietą. Potrzebuję partnera do debla. Teraz była kolej wina. Roddy McDowell zaczął. Mól książkowy? Vincent Price? jego głowy. John Collins? Myron zawahał się. John Collins ta z dynastii? Nie zamierzam ci podpowiadać. Myron przebiegł w myślach kolejne odcinki serialu. Na korcie sędzia oznajmił. Czas minął. 90 przerwa dobiegła końca. Zawodnicy wstali. Myron nie mógłby przysiąc, ale miał wrażenie, że Henry do niego mrugnął. Poddajesz się? Zapytał Wyn. — Ci zaraz zaczną grać. I ty nazywasz siebie fanem Batmana. Zawodnicy zajęli miejsca. Oni też byli tablicami reklamowymi, tylko w miniaturze. Duane nosił buty i ubranie firmy Nike. Grał rakietą tenisową marki Head. Rękawy miał ozdobione znakami firmowymi McDonalda i Sony. Jego przeciwnik nosił riboki, a na ubraniu znaki Sharp i Big. Hmm, Big, producent długopisów i jednorazowych ostrzy do golenia. Jakby ktoś z oglądających ten mecz miał zamiar kupić długopis. Myron nachylił się do łina. Dobra, poddaję się, szepnął. Kogo w tym serialu grała John Collins? Wayne wzruszył ramionami. Nie pamiętam. Co? Wiem, że wystąpiła w jednym odcinku, ale nie pamiętam jak nazywała się ta postać. Tak nie można. Wynn uśmiechnął się, pokazując idealne białe zęby. A gdzie jest tak napisane? Musisz znać odpowiedź. Dlaczego? skontrował Wyn. — Czy Pet Sejak musi znać rozwiązanie każdej zagadki w Kole Fortuny? Czy Alex Trebek musi znać odpowiedź na każde pytanie ryzykownej gry? Po chwili milczenia Mylon rzekł. Ładne porównanie, Wynn, naprawdę. — Dziękuję. — nagle usłyszeli czyjś głos mówiący — syrenę. Myron i Wynn rozejrzeli się wokół. Te dźwięki najwidoczniej wydobyły się z ust Henry'ego. — Mówiłeś coś? — Syrenę — powtórzył Henry, niemal nie poruszając wargami i wciąż wpatrując się w kort. — John Collins grała syrenę w Batmanie. Myron i Wynn popatrzyli po sobie. — Nikt nie lubi przemądrzalców. Niewykluczone, że wargi Henrygo poruszyły się nieznacznie. Może nawet się uśmiechnął. Na korcie Duane rozpoczął grę bombowym serwem, który o mało nie wybił dziury w chłopcu od podawania piłek. Prędkościomierz IBM pokazał 204 km na godzinę. Myron z niedowierzaniem pokręcił głową. To samo zrobił Ivan jak mu tam. DeWayne szykował się do zdobycia następnego punktu, kiedy zadzwonił telefon komórkowy i Myron pośpiesznie chwycił aparat. Nie byłby jedynym widzem na trybunach rozmawiającym przez telefon komórkowy, ale nie robił tego nikt z siedzących w pierwszym rzędzie. Myron już miał wyłączyć komórkę, kiedy uświadomił sobie, że to może dzwonić Jessica. Na samą myśl o Jessice serce zabiło mu szybciej. Halo? To nie Jessica. Powiedziała Esperanza jego współpracownica. Wcale tak nie myślałem. Pewnie, przytaknęła. Zawsze się tak łasisz, kiedy odbierasz telefon. Majron kurczowo ścisnął słuchawkę. Mecz trwał dalej, lecz widzowie zaczęli gniewnie rozglądać się wokół, szukając właściciela komórki. Czego chcesz? Szepnął Jestem na stadionie. Wiem, założę się, że wyglądasz na pretensjonalnego dubka, rozmawiając przez komórkę podczas meczu. Skoro o tym mowa. Skrzywione twarze przeszywały go gniewnymi spojrzeniami. W ich oczach Myron popełnił niewybaczalny grzech, jakby molestował nieletniego. Albo użył sałatkowego widelca do głównego dania. — Czego chcesz? — Właśnie pokazują cię w telewizji. — O Jezu, to prawda. — Co? — To, że telewizja pogrubia. — Czego chcesz? — Nic szczególnego. Pomyślałam, że chciałbyś wiedzieć o tym, że umówiłam cię na spotkanie z Edim Crane'em. — Żartujesz? Eddie Crane, jeden z najbardziej obiecujących juniorów w kraju, rozmawiał tylko z największymi agencjami. Z ICM, truepro Advantage International, ProServe. Nie żartuję. Spotkasz się z nim i jego rodzicami przed kortem o szesnastej, po meczu DeWayna. Kocham cię, wiesz? To daj mi podwyżkę. DeWayn precyzyjnym forehandem zdobył kolejny punkt. Ogrywał przeciwnika do zera. I jeszcze coś? — zapytał Myron. — Nic ważnego. Valerie Simpson dzwoniła trzy razy. — W jakiej sprawie? — Nie chciała mi powiedzieć. Jednak królowa lodu sprawiała wrażenie wzburzonej. — Nie nazywaj jej tak. — Skoro tak sobie życzysz. — Myron rozłączył się. — Jakiś problem? — spytał Wayne. — Valerie Simpson. Dziwna i przykra sprawa. Ta była wschodząca gwiazda tenisa odwiedziła dwa dni wcześniej biuro Myrona, szukając kogoś, kogokolwiek, kto by ją reprezentował. Nie sądzę. Dwayne był bliski wygrania trzeciego seta i meczu. Bad Collins, dziennikarz sportowy i znawca tenisa, już czekał w przejściu między trybunami na wywiad ze zwycięzcą. Spodnie Bada, zawsze stanowiące zagrożenie dla oczu, tego dnia miały szczególnie obrzydliwy kolor. Dwayne wziął dwie piłki od chłopca i podszedł do końcowej linii boiska. Był rzadkim zjawiskiem w tenisie czarnoskóry, nie z Indii, Afryki czy choćby z Francji. DeWayne pochodził z Nowego Jorku i w przeciwieństwie do niemal wszystkich innych uczestników tego turnieju, nie przygotowywał się do tego wydarzenia przez całe swoje życie. Nie popychali go do tego ambitni, nadziani rodzice. Nie ćwiczył z najlepszymi trenerami na świecie, na kortach Florydy czy Kalifornii, od kiedy był dostatecznie duży, żeby unieść rakietę. DeWayne był przeciwieństwem tego rodzaju zawodników. W wieku piętnastu lat uciekł z domu i jakoś zdołał przetrwać na ulicy. Gryf tenisa uczył się na publicznych kortach, na których kręcił się po całych dniach, wyzywając każdego, kto mógł utrzymać w ręku rakietę. Był bardzo bliski swego pierwszego zwycięstwa w Wielkim Szlemie, kiedy padł strzał. Stłumiony dźwięk dobiegł gdzieś spoza stadionu. Większość ludzi nie przejęła się tym, zakładając, że to huk petardy lub zatykającego się gaźnika. Jednak, Myron i Wynn zbyt często słyszeli takie dźwięki. Wstali i opuścili trybunę, zanim usłyszeli krzyki. Zgromadzony na stadionie tłum zaczął mruczeć. Znów rozległy się okrzyki głośne i histeryczne. Sędzia turnieju, w swej nieskończonej mądrości, ze zniecierpliwieniem zawołał do mikrofonu: proszę o ciszę! Myron i Win pędzili po metalowych schodach. Przeskoczyli przez białe krzesło, ustawione przez porządkowych, żeby nikt nie mógł wejść ani wyjść, zanim zostanie ogłoszona przerwa. Wybiegli na zewnątrz. Mały tłumek zaczynał się gromadzić przed tym, co na wyrost nazwano restauracją. Przy sporym nakładzie pracy i cierpliwości ten przybytek mógł pewnego dnia osiągnąć gastronomiczny poziom kafejki w supermarkecie. Przecisnęli się przez tłum. Kilka osób rzeczywiście wpadło w histerię, ale inni nie okazali zbytniego zainteresowania. W końcu to Nowy Jork. Kolejki po napoje były długie, nikt nie chciał stracić swojego miejsca. Dziewczyna leżała twarzą do ziemi przed stoiskiem sprzedającym szampana Moet po siedem i pół dolara za kieliszek. Myron natychmiast ją poznał, zanim jeszcze pochylił się i odwrócił ją na wznak. Kiedy jednak ujrzał jej twarz, i te, zimne jak lód, oczy zasnute mgiełką śmierci, poczuł nagłe ściskanie w dołku. Popatrzył na Wina. Ten jak zawsze miał nieprzeniknioną minę. — To tyle zauważył, — zauważył, jeśli chodzi o jej powrót. Rozdział drugi — Może powinieneś po prostu zostawić to w spokoju — rzekł Wyn. Zjechał Jaguarem na autostradę, kierując się na południe. Radio było nastawione na rozgłośnie WMXV, nadającą w paśmie 105 i 1 FM. Puszczali coś, co nazywali miękkim rokiem, śpiewał Michael Bolton, własną aranżację klasycznego przeboju Four Tops, okropne, jak B. Arthur jako Merlin Monroe. Może miękki rok to eufemistyczny synonim paskudnego roka? Masz coś przeciwko temu, że puszczę kasetę? Zapytał Myron. Proszę. Wyn gwałtownie zmienił pas ruchu. Jego sposób prowadzenia samochodu najłagodniej można by nazwać twórczym. Myron starał się nie patrzeć przed siebie. Wepchnął do odtwarzacza kasetę z oryginalną ścieżką dźwiękową, jak bez trudu odnieść sukces w interesach. Tak samo jak Myron, Wyn miał bogatą kolekcję starych musicali z Broadwayu. Robert Morse śpiewał o dziewczynie imieniem Rosemary. Jednak Myron wciąż rozmyślał o niejakiej Valerie Simpson. Valerie nie żyła. Ktoś wpakował jej kulę w piersi. Zastrzelono ją przed knajpką na stadionie United States Tennis Association podczas inauguracyjnej rundy jedynego turnieju Wielkiego Szlema, jaki odbywa się w Ameryce. I nikt niczego nie widział. A przynajmniej nikt nie przyznawał się, że coś zauważył. — Znowu masz tę minę — rzekł Wyn. — Jaką minę? — Tę pod tytułem Chcę pomóc światu — odparł Wyn. Ona nie była twoją klientką? Chciała nią być. To wielka różnica, a jej los nic się nie obchodzi. Dziś dzwoniła do mnie trzy razy, podkreślił Myron. jedynie zdołała się ze mną skontaktować, przyszła na stadion. I wtedy została zastrzelona. To smutna historia, mruknął Wyn. Jednak to nie twoja sprawa. Strzałka prędkościomierza zastygła przy 128 kilometrach na godzinę. Wiesz co, Wyn? No, Lewa strona drogi jest przeznaczona dla jadących sprzeciwka. Wyn zakręcił kierownicą, przeciął dwa pasy i zjechał z drogi szybkiego ruchu. Kilka minut później Jaguar zaparkował przy pięćdziesiątej drugiej ulicy. Oddali klucze Mariowi, strażnikowi parkingu. Manhattan był rozgrzany, wielkomiejski schwar. Chodnik parzył w stopy przez podeszwę butów. Spaliny wisiały gęstą warstwą w wilgotnym powietrzu, niczym owoc na drzewie. Trudno było oddychać, łatwo było się spocić. Sztuka polegała na tym, żeby chodząc, pocić się jak najmniej i mieć nadzieję, że klimatyzacja wysuszy ci ubranie, nie powodując zapalenia płuc. Myron i Wyn poszli Park Avenue na południe, w kierunku wieżowca Lockhorn Investments and Securities. Budynek należał do rodziny Wina. Winda zatrzymała się na jedenastym piętrze. Myron wysiadł. Winn został w kabinie. Jego biuro znajdowało się dwa piętra wyżej. Zanim drzwi windy zdążyły się zamknąć, Wynn się odezwał. — Znałem ją. — Kogo? — Valerie Simpson. — To ja ją do ciebie przysłałem. — Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? — Nie było powodu. — Dobrze ją znałeś? — To zależy od punktu widzenia. Pochodziła ze starej filadelfijskiej rodziny... Równie szacownej jak moja, należeliśmy do tych samych klubów, stowarzyszeń charytatywnych i tym podobnych instytucji. Kiedy byliśmy mali, nasze rodziny czasem wspólnie spędzały wakacje, jednak przez całe lata nie miałam z nią kontaktu. I pojawiła się nagle jak grom z jasnego nieba? Można tak powiedzieć. A jak ty byś powiedział Czy to przesłuchanie? Nie. Czy masz jakieś podejrzenia co do tego, kto mógł ją zabić? Wynn stał zupełnie nieruchomo. — Pogadamy później — odparł. — Mam kilka pilnych spraw, którymi najpierw muszę się zająć. Drzwi windy zasunęły się. Myron zaczekał chwilę, jakby się spodziewał, że znów się otworzą. Potem przeszedł korytarzem i nacisnął klamkę drzwi z napisem MB Sports Reps Incorporated. Esperanza zerknęła na niego z nadbiórka. — Jezu, koszmarnie wyglądasz. — Słyszałaś o Valerie? — skinęła głową. Jeśli miała jakieś wyrzuty sumienia z powodu tego, że na moment przed morderstwem nazwała ją królową lodu, to niczego nie było po niej widać. Masz krew na marynarce? Wiem. Ned Tanwell z firmy Nike jest w sali konferencyjnej. Chyba pójdę z nim porozmawiać, rzekł Myron. Nie ma sensu chować głowy w piasek. Esperanza popatrzyła na niego beznamiętnie. Nie złość się, dodał. Nic mi nie jest. Ja tylko udaję wstrząśniętą, odrzekła. Uosobienie współczucia. Kiedy Myron otworzył drzwi sali konferencyjnej, Ned Tanwell rzucił się na niego, jak rozradowany psiak. Uśmiechnął się promiennie, uścisnął mu dłoń i klepnął w plecy. Myron miał wrażenie, że facet zaraz wskoczy mu na kolana i polizze po twarzy. Ned Tanwell wyglądał na trzydziestokilkulatka, mniej więcej w wieku Myrona. Był zawsze podekscytowany jak naćpany wyznawca Hare Krishna, albo gorzej, jak uczestnik turnieju Rodzinna waźń. Miał na sobie niebieski blezer, białą koszulę, spodnie koloru khaki, krzykliwy krawat i oczywiście sportowe buty Nike. Nowa linia reklamowana przez Dewayna Richwooda. Miał włosy koloru słomy i wąsy barwy pożółkłych plam od mleka. W końcu uspokoił się na tyle, aby pokazać wideokasetę. Zaczekaj, aż to zobaczysz, entuzjazmował się. Majronie, to ci się spodoba i jest fantastyczne. Zatem obejrzymy. Mówię ci, Majronie, to fantastyczne. Po prostu fantastyczne, niewiarygodne. Wyszło lepiej, niż się spodziewałem. Zakasowało to, co robiliśmy z kurierem i gasim. Spodoba ci się, mówię ci? Najwidoczniej dziś kluczowym słowem było: fantastyczne! Sanuel włączył telewizor i włożył kasetę do magnetowidu. Myron usiadł i próbował odepchnąć od siebie natrętnie stojący mu przed oczami obraz zwłok Valerie Simpson. Powinien się skupić. Reklama telewizyjna, w której występował D. Wayne, miała być pierwszą o zasięgu ogólnokrajowym, tak więc była bardzo ważna. Takie reklamy tworzą wizerunek sportowca w większym stopniu niż jakiekolwiek inne czynniki, włącznie z jego umiejętnościami i obrazem przekazywanym przez media. Widzowie identyfikują zawodnika przez reklamy. Wszyscy znają Michaela Jordana jako R. Jordana. Większość fanów nie ma pojęcia, że Larry Johnson grał w Charlotte Hornets, ale doskonale znają reklamę z jego babcią. Właściwa kampania reklamowa czyni cuda, chybiona może zniszczyć sportowca. Kiedy to puszczą? Zapytał Myron. Podczas ćwierć Podbijemy wszystkie stacje telewizyjne. Taśma skończyła się przewijać. Duane był bliski tego, aby zostać jednym z najlepiej zarabiających tenisistów na świecie. Nie w wyniku zwycięstw w turniejach, chociaż i tych mu nie brakowało. Dzięki tantiemom. Sławni zawodnicy, w większości dyscyplin, dostają więcej pieniędzy od sponsorów niż od swoich klubów. W przypadku tenisa o wiele więcej. A nawet cholernie dużo. Wpływy z wygranych zawodników, należących do pierwszej dziesiątki, to najwyżej 15%. Reszta to subwencje, tantiemy i honoraria, płacone na przykład za sam udział sławnego zawodnika w turnieju, niezależnie od zajętego miejsca. Tenis potrzebował świeżej krwi, a Dwayne Richwood był najbardziej ożywczą transfuzją, jaką ten sport otrzymał od wielu lat. Kurier i Sampras byli mniej więcej tak ekscytujący jak sucha karma dla psów. Szwedzkich tenisistów zawsze uważano za sztywniaków. Maniery Agassiego już się opatrzyły. McEnroe i Connors przeszli już do historii. Nadszedł czas Duane'a Richardsa, barwnej i zabawnej postaci, nieco kontrowersyjnej, ale jeszcze nie znienawidzonej. Wprawdzie był czarny i wychował się na ulicy, ale uważano go za porządnego ulicznika i murzyna, z rodzaju tych, których popierają nawet rasiści, aby udowodnić, że nie są rasistami. Po prostu popatrz na to, Myronie. Ten spot, o którym mówię jest jest po prostu. Tanuelle zmarszczył brwi, jakby szukał odpowiedniego słowa. Fantastyczny? zaryzykował Myron. Ned pstryknął palcami i kiwnął głową. Poczekaj, aż to zobaczysz. Oglądając tę reklamę, dostałem erekcji. Cholera, staje mi na samą myśl o niej. Przysięgam na Boga, że jest taka dobra. Nacisnął klawisz z napisem play. Dwa dni wcześniej Valerie Simpson siedziała w tym samym pokoju, gdzie przyszedł zaraz po spotkaniu z DeWaynem Richwoodem. Kontrast między nimi był zdumiewający. Oboje byli dwudziestokilkulatkami, lecz podczas gdy on znajdował się u szczytu kariery, ona najlepsze dni dawno miała za sobą. 24letnią Walerii dawno uznano za niedoszłą i byłą. Jej zachowanie cechowało chłód i arogancja, stąd epitet esperanzy królowa lodu. Być może wywołane po prostu obojętnością i apatią. Trudno orzec. Owszem, Walerii była młoda, ale nie dałoby się o niej powiedzieć, aczkolwiek zabrzmi to trochę ponuro, że jest pełna życia. Teraz ta uwaga wydawała się trochę niesmaczna lecz jej oczy chyba miały w sobie więcej życia po śmierci, zastygłe i szkliste, niż kiedy siedziała naprzeciw niego właśnie w tym pokoju. Myron zastanawiał się, dlaczego ktoś postanowił zabić Valerie Simpson. Z jakiego powodu tak rozpaczliwie usiłowała się z nim skontaktować? Po co przyszła na korty? Popatrzeć na turniej? A może go szukała? — Spójrz, Myronie — powtórzył Tanwell — to jest takie fantastyczne, że dostałem orgazmu, naprawdę. Jak Boga kocham, miałem mokro w gaciach. Szkoda, że tego nie widziałem, mruknął Myron. Ned ślinił się z radości. W końcu zaczęła się reklama i na ekranie pojawił się Dwayne w okularach przeciwsłonecznych, biegający tam i z powrotem po korcie. Mnóstwo krótkich ujęć, szczególnie pokazujących jego buty. Mnóstwo jasnych kolorów. Bicie serca zmiksowane z odgłosem odbijanej piłki tenisowej w stylu MTV. Równie dobrze mógłby to być wideoklip. Nagle z kadru popłynął głos Dwayna. Chodź do mnie. Jeszcze kilka mocnych uderzeń i szybkich cięć. Potem wszystko nagle zastygło. Dwayn znikł. Obraz stał się czarno-biały. Cisza. Zmiana scenerii. Posępny sędzia w todze gniewnie spoglądał ze swej ławy. Z kadru znów rozległ się głos Dwayna. A od niego trzymaj się z daleka. Znów zaczęła grać kapela rockowa. Kolory powróciły. Na ekranie pojawił się odbijający piłkę DeWayne, spocony, lecz uśmiechnięty. Słońce odbijało się od jego okularów. Potem zastąpił go znak firmowy Nike, a pod nim napis — Chodź do DeWayne'a. Ekran zgasł. Ned Tanwell jęknął. Dosłownie jęknął z zadowolenia. — Chcesz papierosa? — zapytał Myron. Tanuel rozpromienił się jeszcze bardziej. — A co ci mówiłem, Majronie, co? Fantastyczne, no nie? Majron kiwnął głową. Reklama była dobra. Bardzo dobra. Celna, dobrze zrobiona, z pozytywnym wydźwiękiem, ale bez zadęcia. — Podoba mi się — powiedział. — Mówiłem ci, bo mówiłem ci, prawda? Znowu mi staje. Jak się kocham, tak mi się podoba. Może znów dostanę orgazmu, tu i teraz, kiedy z tobą rozmawiam. — Dobrze wiedzieć — Tanuel ryknął gromkim śmiechem. Klepnął Myrona w ramię. Ned! Śmiech Tanuela powoli ucichł, niczym odtwarzana płyta. Otarł łzy z oczu. Wykończysz mnie, Myronie. Już nie mogę się śmiać. Naprawdę mnie wykończysz. Tak, jestem niemożliwy. Czy słyszałeś o zamordowaniu Valerie Simpson? Jasne. Podali wiadomość przez radio. Jak wiesz, była moją klientką. Wciąż się uśmiechał. Oczy miał szeroko otwarte i bystre. — Reklamowała Najka? – spytał Myron. — Ta, i pozwól, że ci powiem, iż sporo nas kosztowała. Wydawała się pewniakiem. Kiedy podpisaliśmy z nią kontrakt, miała dopiero 16 lat, a już wtedy doszła do finału French Open. Ponadto była ładną dziewczyną, typową Amerykanką i tak dalej. I już była rozwinięta, jeśli rozumiesz, o czym mówię. Nie była cudownym dzieckiem, które nagle może podrosnąć i zamienić się w potwora. Tak jak Capriati, walerii była słodka. — No to co się stało? — Ned Tanwell wzruszył ramionami. — Przeszła załamanie nerwowe. — Cholera, to wszystko było w gazetach. — Z jakiego powodu? — Niech mnie diabli, jeśli wiem. Krążyło mnóstwo plotek. — Na przykład? — Otworzył usta, ale zaraz je zamknął. — Nie pamiętam. — Nie pamiętasz? — Posłuchaj, Majronie, Większość ludzi uważała, że było tego za dużo. Rozumiesz? Za dużo presji. Valerie nie mogła tego znieść. Większość tych dzieciaków nie daje rady. No wiesz, są na szczycie, a potem nagle wszystko diabli biorą. Nie możesz sobie wyobrazić, jak to jest, stracić w ten sposób wszystko, jak... <grystanie> Ned zacukał się, pochylił głowę. Do cholery, Myron nie odzywał się. Sam nie wierzę, że to powiedziałem, Myronie. I to akurat tobie... <grystanie> nie ma sprawy. Jest. Nie mogę udawać, że nie palnąłem, jak łysy o... <grystanie> Myron zbył to machnięciem ręki. Kontuzja kolana to nie załamanie nerwowe net. Tak, wiem, a mimo to. Znowu zamilkł, a potem dodał. Kiedy zwerbowali cię z Celtics, miałeś kontrakt z firmą Nike? Nie, z Converse. Zerwali kontrakt? Wycofali się zaraz potem? Nie skarżę się. Esperanza bez pukania otworzyła drzwi. Nic nowego. Nigdy nie pukała. Na usta Netanyela natychmiast powrócił uśmiech. Ten facet był niezmordowany. Patrzył na Esperanzę z uznaniem, jak większość mężczyzn. — Mogę z tobą zamienić kilka słów, Majronie? Ned pomachał do niej ręką. — Cześć, Esperanza! Odwróciła się i udała, że go nie dostrzega. Jeden z jej licznych talentów. Majron przeprosił gościa i wyszedł za nią z salki. Na biurku Esperanzy stały tylko dwie fotografie. Jedna przedstawiała jej psa, śliczną, kudłatą suczkę imieniem Chloe. Zajmującą pierwsze miejsce na jakimś psim konkursie, Esperanza była zagorzałą miłośniczką takich wystaw, i choć to hobby jest niezbyt rozpowszechnione u mieszkających wśród mieściu latynosów, radziła sobie całkiem nieźle. Na drugim zdjęciu Esperanza walczyła z jakąś kobietą. Pojedynek zapaśniczy w stylu wolnym. Śliczna i gibka Esperanza występowała kiedyś zawodowo pod pseudonimem Mała pocahontas, indyjska księżniczka. Przez trzy lata Mała Poka Hontas była uwielbianą przez tłumy kibiców przedstawicielką organizacji Piękno i Uroda Zapaśnictwa, powszechnie znanej jako PIUZ. Ktoś zaproponował kiedyś, żeby zmienić tę nazwę na piękno i chwała zapaśnictwa, ale medium nie podobał się skrót. Mała Poka Hontas w wydaniu Esperanzy była skąpo odzianą, najczęściej w zamszowe bikini, boginią seksu, oklaskiwaną i pożądaną przez fanów, gdy co tydzień walczyła ze złem, Niezmiernie je zwyciężając. Nieco zmodyfikowany wariant klasycznego pojedynku dobra ze złem. Zdaniem Myrona, te cotygodniowe pojedynki bardziej przypominały walki kobiet w tych filmach, których akcja toczy się w więzieniu. Esperanza w roli pięknej i niewinnej więźniarki, osadzonej na oddziale dla szczególnie groźnych przestępczyń. Jej przeciwniczką była Olga, sadystyczna strażniczka więzienna. Dzwonili Wayne? Powiedziała Esperanza. Myron odebrał telefon przy jej biurku. Cześć, Diwain, co się stało? Tamten rzucił pośpiesznie. Przyjedź tu, człowieku, jak najszybciej. O co chodzi? Gliny siedzą mi na karku. Zadają mi mnóstwo gównianych pytań. O co pytają? O tę dziewczynę, którą dziś ktoś zastrzelił. Myślę, że miałem z tym coś wspólnego. Rozdział trzeci. Daj mi któregoś z nich do telefonu, powiedział Myron po chwili w słuchawce odezwał się inny głos. — Tu detektyw Roland Monty, z Wydziału Zabójstw. — Mówił z niecierpliwionym tonem, jak typowy gliniarz. — Z kim mówię do diabła? — Mówi Myron Bolitar, adwokat pana Richwooda. — Adwokat, tak? Myślałem, że jest pan jego agentem. — Jestem jednym i drugim — rzekł Myron. — Naprawdę? — Tak. — Ma pan dyplom prawnika? — Wisi na ścianie mojego gabinetu. Mogę go przynieść, jeśli pan chce. — Monti Wydał z siebie dziwny dźwięk. Mogło to być prychnięcie. Były zawodnik, były federalny, a teraz mówi mi pan, że jest również cholernym prawnikiem? Można mnie nazwać człowiekiem renesansu, zapewnił Myron. Ach tak? Powiedz mi pan, Bolitar, która uczelnia przyjęła kogoś takiego jak pan? Harvard, odparł Myron. O, to robi wrażenie. Sam pan zapytał. Cóż, masz pół godziny, żeby tu dotrzeć. Potem zawlokę twojego chłopaka na komisariat. Kapujesz? Naprawdę miło się z tobą gawędziło, Roli. Zostało ci dwadzieścia dziewięć minut. I nie nazywaj mnie Roli. Nie próbujcie przesłuchiwać mojego klienta pod moją nieobecność. Zrozumiano? Roland Dimonti nie odpowiedział. Zrozumiano? Powtórzył Myron. Po chwili usłyszał. Chyba są jakieś zakłócenia na linii, panie Boliter? Dimonti rozłączył się. Miły facet. Myron oddał słuchawkę Esperanzy. Mogłabyś mnie wyręczyć i spławić nada? Jasne. Myron zjechał windą na parter i pobiegł w kierunku parkingu. Ktoś krzyknął za nim. „Zmygaj, O.J.! W Nowym Jorku roi się od dowcipnisiów. Mario rzucił Myronowi kluczyki, nie odrywając oczu od gazety. Samochód stał niedaleko wyjazdu z piętrowego parkingu. W przeciwieństwie do Wina, Myron nie był kimś, kogo można by nazwać fanem motoryzacji. Samochód był dla niego środkiem transportu, niczym więcej. Jeździł Fordem Taurusem. Szarym Fordem Taurusem. Kiedy wyruszał do miasta, panienki nie zbiegały się chmarami. Przejechał prawie dwadzieścia przecznic, zanim zauważył szaroniebieskiego Cadillac'a z kanarkowo-żółtym dachem. Widząc ten samochód, Majron poczuł lekki niepokój. Być może wywołany przedziwnym zestawieniem kolorów. Szaro-niebieski z żółtym dachem? Na Manhattanie? Pasowałby do Boca Rayton, dzielnicy emerytów, gdzie mógłby nim jeździć dziadek imieniem Sid, który zawsze zostawia włączony lewy migacz. Tam można zobaczyć taki wóz, ale nie na Manhattanie. Co więcej, Myron przypomniał sobie, że przebiegł obok takiego samego samochodu, kiedy pędził do garażu. Czyżby był śledzony? To możliwe, chociaż mało prawdopodobne. Myron znajdował się w centrum Manhattanu i jechał w kierunku siódmej alei. Mniej więcej milion innych pojazdów robiło to samo. To mógł być przypadek. Zapewne był. Myron zanotował ten fakt w pamięci i pojechał dalej. Duane niedawno wynajął mieszkanie na rogu dwunastej ulicy i szóstej alei w John Adams Building na obrzeżu Greenwich Village. Myron nieprzepisowo zaparkował na szóstej alei przed chińską restauracją, minął od dźwiernego i pojechał windą do apartamentu 7G. Drzwi otworzył mu mężczyzna, który zapewne był detektywem Rolandem Dimontim. Nosił dżinsy, zieloną wełnianą koszulę i czarną skórzaną kamizelkę. Miał również parę najpaskudniejszych butów z wężowej skóry, jakie Myron widział w swoim życiu: śnieżnobiałe, w czerwone centki i tłuste włosy. Kilka kosmyków przylgnęło mu do czoła, niczym paski lepu na muchy. Z ust sterczała mu wykałaczka. Wykałaczka. W nalanej twarzy tkwiła para głęboko osadzonych oczu, wyglądających jak dwa wepchnięte w ostatniej chwili brązowe kamyki. Myron uśmiechnął się. Cześć Roli. Wyjaśnijmy sobie coś, boliter. Wiem o tobie wszystko. Wiem o twoich dniach chwały w agencji. Wiem, że wciąż lubisz udawać gniarza. Tylko że mnie gówno to obchodzi. I gówno mnie obchodzi, że twój klient jest znaną postacią. Mam robotę do wykonania. Słyszysz, co mówię? Myron przyłożył dłoń do ucha. Y, chyba są jakieś zakłócenia na linii. Roland Di Monti skrzyżował ramiona na piersi i obrzucił go swoim najgroźniejszym spojrzeniem. Buty z wężowej skóry miały podwyższone obcasy, które dodawały mu kilka centymetrów, także miał prawie metr osiemdziesiąt. A mimo to, Myron był od niego wyższy. Minęła minuta. Roland wciąż mierzył przybyłego gniewnym wzrokiem. Upłynęła kolejna. Detektyw rzuł wykałaczkę, nawet nie mrugnąwszy okiem. — W środku — wyznał Myron. — Cały trzęsę się ze strachu. — Pieprz się, bolitar! — Rzucie wykałaczki to niezły chwyt. Może trochę oklepany, ale do ciebie pasuje. — Uważaj, spryciarzu! — Pozwolisz, że wejdę? — rzekł Myron. — Zanim posikam się ze strachu. De Monti odsunął się na bok. Powoli. mordercze spojrzenie nadal miał włączone na automatyczne sterowanie. Myron zastał na siedzącego na kanapie. Chłopak wciąż miał na nosie przeciwsłoneczne okulary, w czym nie było niczego niezwykłego. Lewą ręką gładził krótko przystrzyżoną bródkę. Wanda, jego dziewczyna, stała przy drzwiach do kuchni. Była wysoka, ponad metr siedemdziesiąt, miała ciało z rodzaju tych, które częściej nazywa się jędrnym niż muskularnym, i olśniewającą urodę. Rzucała wokół niespokojne spojrzenia, jak przestraszone ptaki, przeskakujące z gałęzi na gałąź. Apartament był nieduży i umeblowany jak typowe nowojorskie mieszkanie do wynajęcia. Duane i Wanda wprowadzili się tu zaledwie kilka tygodni wcześniej byli lokatorami, a nie właścicielami. Nie zamierzali zmieniać się stroju. Teraz, kiedy DeWayne zaczął zarabiać duże pieniądze, niebawem będą mogli kupić sobie własny dom, gdzie tylko zechcą. Powiedziałaś im coś? zapytał Myron. DeWayne pokręcił głową. Jeszcze nie. Powiesz mi, co się dzieje? DeWayne znowu pokręcił głową. Nie mam pojęcia. W pokoju był jeszcze jeden policjant. Młodszy, znacznie młodszy. Wyglądał na jakieś dwanaście lat. Zapewne dopiero co dostał odznakę detektywa. Trzymał w pogotowiu notes i długopis. Myron odwrócił się do Rolanda Dimonta. Ten stał podparłszy się pod boki, każdym porem swojej skóry emanując poczucie własnego znaczenia. — O co wam chodzi? — zapytał Myron. — Chcemy tylko zadać pańskiemu klientowi kilka pytań. — Na jaki temat? — Morderstwa Valerie Simpson. Myron spojrzał na Dewayna. Nic o tym nie wiem, rzekł Di Monti usiadł, robiąc z tego wielki spektakl, niczym król Lear. Zatem chętnie odpowie pan na kilka naszych pytań? Owszem, odparł Wayne, ale nie zabrzmiało to przekonująco. Gdzie pan był, kiedy padł strzał? Wayne zerknął na Myrona, ten skinął głową. Byłem na korcie. Co pan tam robił? Grałem w tenisa. Kim był pański przeciwnik? Myron pokiwał głową. Niezły jesteś roli. Zamknij się do cholery Bolitar. Iwan restowicz powiedział Wayne. Czy po tym, jak padł strzał, mecz trwał dalej? Tak, chociaż właśnie się kończył. Słyszał pan strzał? Tak. I co pan zrobił? Zrobił. Kiedy usłyszał pan strzał? Wayne wzruszył ramionami. Nic, po prostu stałem i czekałem, aż sędzia każe nam grać dalej. Nie opuścił pan kortu? Nie. Młody policjant zawzięcie pisał coś w notesie, nie podnosząc głowy. A co pan zrobił potem? Zapytał Dimonti. Po czym? Po meczu. Udzieliłem wywiadu. Komu? Badowi Collinsowi i Timowi Majotowi. Młody policjant na moment oderwał wzrok od notatnika, wyraźnie zmieszany. Majot. Powiedział majo ty Tamten skinął głową i znów zaczął pisać. O czym rozmawialiście? Spytał Roland. Hm? Podczas wywiadu, o co pana pytali. Dimonti wyzywająco spojrzał na Myrona. Ten odpowiedział życzliwym skinieniem głowy i entuzjastycznie podniósł kciuk. Nie będę ci powtarzał bolitar, skończ z tymi wygłupami. Ja tylko podziwiam twoją technikę. Zaraz będziesz ją podziwiał z wnętrza celi. O rany. Roland Dimonti przeszedł go kolejnym morderczym spojrzeniem, po czym znów zajął się Dylanem. Zna pan Valerie Simpson? Osobiście? Tak. Dylan pokręcił głową. Nie. Ale spotkaliście się? Nie. Wcale jej pan nie zna? Właśnie. I nigdy się pan z nią nie kontaktował. Nigdy. Roland Dimonti założył nogę na nogę, opierając but o kolano palcami pogładził naprawdę pogładził biało-czerwoną skórę węża jak ukochanego pieska A pani Wanda wyglądała na zaskoczoną Słucham Czy znała pani Valerie Simpson? Nie, odparła prawie bezgłośnie De Monti znowu zwrócił się do Duane'a Czy przed dzisiejszym dniem słyszał pan kiedyś o Valerie Simpson? Myron wzniósł oczy ku niebu jednak tym razem siedział cicho Nie chciał posuwać się za daleko Dimonty nie był takim durniem, na jakiego wyglądał. Nikt nie jest aż tak głupi. Próbował uśpić czujność Duane'a, zanim zada mu decydujący cios. Myron starał się wyprowadzić go z równowagi kilkoma celnymi uwagami, jednak niezbyt częstymi. Myron Bolitar, mistrz balansowania na linie. "Owszem, słyszałem o niej", rzekł Duane, wzruszając ramionami. "Na przykład co?" "Kiedyś należała do czołówki. Zdaje się, że kilka lat temu" — Czołówki tenisistów. — Nie, striptizerek — przerwał mu Myron. — Tańczyła dla Antonego Newleya w Vegas. — To tyle, jeśli mowa o powściągliwości. Dimonti znów posłał mu gniewne spojrzenie. — Bolitar zaczynasz naprawdę mnie wkurzać. — Przecież w końcu do rzeczy? — Nie śpieszę się podczas przesłuchań nie lubię pośpiechu. Dobra zasada — Przytaknął Myron. — Powinieneś pamiętać o niej, kupując obuwie. Dimonti poczerwieniał. Wciąż przeszywając go wzrokiem, zapytał. — Panie Richwood, od jak dawna pan zalicza się do czołówki? — Od sześciu miesięcy. — I w ciągu tych sześciu miesięcy nigdy nie widział pan Valerie Simpson? — Zgadza się. — Świetnie. Sprawdźmy, czy dobrze pana zrozumiałem. — Kiedy padł strzał, pan grał na korcie. — Wygrał pan. — Uścisnął dłoń przeciwnikowi. — Zakładam, że ściska pan dłonie przeciwników. Dueń skinął głową. Potem udzielił pan wywiadu. Właśnie. Wziął pan przedtem prysznic? Myron podniósł rękę. Dobrze wystarczy tego? Masz jakiś problem, bolitar? Tak, te pytania to szczyt idiotyzmu. Radzę mojemu klientowi, żeby przestał na nie odpowiadać. Dlaczego? Czyżby twój klient miał coś do ukrycia? Tak, Roli, jesteś dla nas za sprytny. To Dwayne ją zabił. Kilka milionów ludzi widziało go w telewizji, kiedy padł strzał. Kilka tysięcy innych oglądało go osobiście. Jednak to nie on grał. W rzeczywistości to był jego brat-bliźniak. Zaginiony zaraz po narodzinach. Jesteś dla nas zbyt sprytny roli. Przyznajemy się. Nie wykluczyłem takiej możliwości, skontrował Dimonti. Jakiej? Tego my. Może miałeś z tym coś wspólnego? Ty i ten... Psychotyczny Japi, twój kumpel. Miał na myśli Wina. Wielu gliniarzy znało Wina. Żaden go nie lubił. Ta niechęć była w pełni odwzajemniona. W chwili, gdy padł strzał, obaj znajdowaliśmy się na trybunach, rzekł Majron. Tuzin świadków może to potwierdzić. A gdybyś naprawdę znał Wina, wiedziałbyś, że nie strzelałby z tak bliskiej odległości. To dało Dimontowi do myślenia. Kiwnął głową chociaż tym razem nie próbował się spierać. — Skończyliście przesłuchiwać pana Richwooda? — zapytał Myron. Dimonti nagle uśmiechnął się, wesołym, pełnym wyczekiwania uśmiechem uczniaka siedzącego w zimowy dzień przy radiu. Myronowi nie spodobał się ten uśmiech. — Jeśli będziecie tak mili i wytrzymacie jeszcze chwilkę — powiedział z fałszywą słodyczą. Wstał i podszedł do swojego partnera, Notesika. Ten wciąż coś gryzmolił. Twój klient twierdzi, że nie znał Walerii Simpson. I co? Notesik w końcu oderwał wzrok od kartki, obrzucił ich obojętnym spojrzeniem sądowego stenografa. Dimonti wyciągnął rękę. Notesik podał mu mały notatnik w skórzanej okładce i plastikowym etui. To kalendarzych Walerii, oznajmił Dimonti. Ostatnią notatkę zapisała w nim wczoraj. Uśmiechnął się jeszcze szerzej. Dumnie uniósł głowę nadał się jak kogut, który zaraz wskoczy na kurę. W porządku. Pokerowe oblicze, rzekł Myron. I co głosi ta notatka? Dimonti podał mu kserokopię. Notatka była krótka. Przez całą szerokość kartki biegł napis: DR 555 8705. Zadzwonić. 555 8705. Numer telefonu. DR Dwayne Richwood. De Monti uśmiechnął się z satysfakcją. — Chcę porozmawiać z moim klientem — powiedział Myron w cztery oczy. — Nie. — Słucham? — Przyparłem cię do muru i nie pozwolę ci się wymknąć. — Jestem jego adwokatem i guzik mnie to obchodzi. Nawet gdybyś był przewodniczącym Sądu Najwyższego. Jeśli spróbujesz go stąd zabrać, to zawiązę go skutego na posterunek. — Niczego nie macie — przypomniał Myron. — Jego numer telefonu jest w jej notesie. To nic nie znaczy. Di kiwnął głową. Owszem. Ale jakby to wyglądało, na przykład w oczach dziennikarzy? Albo wielbicieli? Dwayne Richwood, nowa gwiazda tenisa w kajdankach, zawieziona na komisariat. Założy się, że trudno byłoby wytłumaczyć to sponsorom. Czyżbyś nam groził? Di przyłożył dłoń do piersi. Wielkie nieba skądże? Czy ja mógłbym zrobić coś takiego? Kriński. Notesik nie podniósł głowy. Nigdy. Sami słyszycie. Zaskarżę cię o bezpodstawne aresztowanie, powiedział Myron. I może nawet wygrasz bolitar. Za kilka lat, kiedy sprawa znajdzie się na wokandzie, dużo wam z tego przyjdzie. dimonty nie wyglądał już teraz na takiego głupka. DeWayne wstał i przeszedł przez pokój. Zerwał z nosa okulary, ale zaraz rozmyślił się i założył je z powrotem. Słuchaj, człowieku, nie mam pojęcia, dlaczego mój numer jest w jej kalendarzyku. Nie znam jej. — Nigdy nie rozmawiałam z nią przez telefon. — Numeru pańskiego telefonu nie ma w książce telefonicznej. Zgadza się, panie Richwood? — Tak. — Niedawno się pan tu wprowadził. Telefon podłączono... — Kiedy? — Dwa tygodnie temu? — Trzy — powiedziała Wanda. Teraz obejmowała się ramionami, jakby było jej zimno. — Trzy — powtórzył Roland Dimonti. — Więc skąd Valerie miała pański numer? — Duane. Jak to się stało, że... Nieznana panu kobieta miała w swoim kalendarzyku pański nowiutki, zastrzeżony numer telefonu. Nie mam pojęcia. Roland zmienił minę ze sceptycznej na pełną niedowierzania. Przez następną godzinę przyciskał DeWayne'a, lecz ten trzymał się swojej wersji. Twierdził, że nigdy jej nie spotkał. Wcale jej nie znał. Nigdy z nią nie rozmawiał. Nie miał pojęcia, w jaki sposób zdobyła numer jego telefonu. Myron obserwował go w milczeniu. Okulary nie pozwalały nic wyczytać z oczu Newejna, lecz zdradzała go mowa ciała. Wandę również. W końcu Roland de wstał z gniewnym westchnieniem. Kryński? Notesik podniósł głowę. Zabieramy się stąd w cholerę. Notesik zamknął notatnik i dołączył do partnera. I jeszcze tu wrócę, warknął de Potem rzucił w przestrzeń. Słyszysz mnie, Bolitar? Jeszcze tu wrócisz powiedział Myron. Możesz być tego pewien, dubku. Nie zamierzasz nas ostrzec, żebyśmy nie opuszczali miasta? Uwielbiam, kiedy że to robią. De Monti wycelował w niego wskazujący palec, nacisnął wyimaginowany spust. Potem razem z notesikiem zniknęli za drzwiami. Przez kilka minut nikt się nie odzywał. Myron miał już przerwać milczenie, gdy Duane zaczął się śmiać. Naprawdę mu pokazałeś, Myron. Zrobiłeś z niego kompletnego dupka. Dwayne, musimy... Jestem zmęczony, Myron. Udał, że ziewa. Naprawdę muszę się trochę przespać. Musimy o tym porozmawiać. O czym? Myron tylko na niego spojrzał. Przedziwny zbieg okoliczności, no nie? Zauważył Dwayne. Myron spojrzał na Wandę. Odwróciła wzrok, wciąż obejmując się ramionami. Dwayne... Jeśli masz jakieś kłopoty. Hej, opowiedz mi o reklamie przerwał mu chłopak. Jak wyszła? Dobrze. Dwayne uśmiechnął się. Jak wyglądałem? Zbyt przystojny. Będę musiał odganiać producentów filmowych. Dwayne roześmiał się. O wiele za głośno. Wanda się nie śmiała. Myron też nie. Dwayne znowu udał, że przeciągnął się i wstał. Naprawdę muszę się przespać powiedział. Jutro mam ważny mecz. Nie mogę się dekoncentrować. Odprowadził Majrona do drzwi. Wanda nie ruszyła się ze swojego miejsca przy wejściu do kuchni. W końcu napotkała spojrzenie Majrona. Do widzenia, powiedziała. Majron zjechał windą na dół i podszedł do swojego samochodu. Mandat tkwił między szybą a wycieraczką. Wyjął go i ruszył. Trzy prześnice dalej zauważył tego samego szaro niebieskiego kadilaka z kanarkowo żółtym dachem.